Wtorkowa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej została zwołana na wniosek Radosława Witkowskiego. Prezydent chciał, żeby radni zatwierdzili przesunięcia w budżecie miasta. Fundusze trafiły m.in. na rozbudowę ulicy Szydłowieckiej, remont rogatki czy zagospodarowanie terenu wokół skweru między ulicami Bema, Sowińskiego i Jasińskiego. Zwłaszcza ta ostatnia decyzja ucieszyła mieszkańców 15-lecia, którzy zjawili się na wtorkowej sesji. Sprowadza nas dobro naszego osiedla. 3 lata temu spowiedzieliśmy nie budowę bloku mieszkalnego. 2 lata temu usłyszeliśmy konkretne deklaracje od władz miasta w sprawie budowy w tym miejscu skweru wypoczynkowego oraz przebudowy ciągu komunikacyjnego. I czas najwyższy, żeby te obietnice zostały zrealizowane. Zmiany zostały przegłosowane, a prace na 15-lecie rozpoczną się jeszcze w tym roku. Na początek pracy przy układzie komunikacyjnym i miejscach postojowych, ich będzie bardzo dużo, dlatego też oraz również dużo przekładek. Dlatego to zadanie rozpisaliśmy do roku 2021. W przetargu oczywiście znajdzie się zapis dający możliwość wcześniejszego zakończenia. Po zakończeniu prac przy układzie komunikacyjnym swoje działania rozpoczną firmy zajmujące się wdrażaniem w naszym mieście programu LIFE. Po ich zakończeniu skwer przy ulicy Bema, Sowińskiego i Jasińskiego zyska nowy blask. Ja bardzo się cieszę, że takie projekty trafiają do budżetu i kolejne miejsca w naszym mieście staną się miejscami przyjaznymi dla mieszkańców. Obiekty zielone, obiekty, place zabaw, takich miejsc brakuje. Oby to było miejsce zadbane i przyjazne dla mieszkańców 15-lecia. Na sesji przegłosowano również poprawki, które gwarantują sfinansowanie budowy łącznika rowerowego od ulicy Czachowskiego do Batorego, przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Czachowskiego i Żeromskiego, a także na dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szarych Szeregów. Znalazły się również środki na montaż małej architektury przy stawie na Godowie, a także montaż parkletów na osiedlu akademickim.